Cześć, witajcie. Prezenty realne kłaniają się bardzo gorąco, a oto skrót małych informacji na temat tego, co może nas jutro czekać po konferencji ministra Rutte lub Jonge, albo ich dwójki, dlatego że oni lubią ostro tutaj szaleć, jeśli chodzi o zasady lockdownowe. Mianowicie, jeśli chodzi o lockdown, jest powiedziane w mediach holenderskich, które już dość mocno o tym zaczynają trąbić, że zostanie przedłużony lockdown. Co przez to należy rozumieć? Pierwszy wariant mówi o tym, że zostaną przedłużone restrykcje lockdownowe, te, które zostały wprowadzone przed zamknięciem sklepów. Drugi wariant mówi o tym, że będzie przedłużony full lockdown, czyli łącznie z tymi zamkniętymi sklepami, które mamy teraz. Aczkolwiek zaczynam się śmiać, bo dziś widziałem MediaMarkt, który miał otwarte drzwi i zastanawiam się, czy przypadkiem systemu Afhalen, czyli odbioru, nie wprowadzili, ale sprawdzę to jutro. Generalnie wracając do tego, co jeszcze mogą wymyśleć panowie Jonge i Rutte, mianowicie jest też jeszcze opcja, że mogą otworzyć tylko część tych sklepów, które zostały zamknięte teraz. Jakie? Nie wiadomo. Musimy wstrzymać się do jutra, musimy poczekać, żeby nie spekulować. Pewne jest jedno, że na 90% na pewno część lockdownowa zostanie przedłużona. Lockdown całkowity nie zostanie zniesiony. Poza tym dla tych sceptyków badań koronowych od razu mówię, że pojawi się jutro materiał z osobą, gdzie wywiad, która miała robiony test na korona tu na terenie Holandii. I usłyszycie sobie, jak to jest. I błagam, skończcie mi mówić, że przy teście na korona w wyniku włożenia patyczka mniej więcej do tej wysokości i podtrzymania 10 sekund, szyszynkę się uszkodzi. To jest po prostu kompletna głupota, bo proponuję Wam się cofnąć w tym momencie do lekcji biologii i zobaczyć, w której części naszej czachy mieści się szyszynka. To jest tak na start. Gdybyście powiedzieli, że można zatoki jakąś tam podrażnić, naruszyć, bym skłonny w to uwierzyć. No, oczywiście, jeśli chodzi o szczepienia, również Wam od razu mówię, że szczepienia są nieobowiązkowe na terenie Holandii. Nie zostały wprowadzone obowiązkowe na zasadzie, że jeśli nie masz szczepionki, nie pójdziesz do pracy. W żadnym wypadku. W chwili obecnej są już pierwsze ponad tam 200... nosili chyba 177 tysięcy osób, ale z grupy podwyższonego ryzyka. To oni są pierwsi tutaj szczepieni, pierwsze te osoby. Oczywiście można się zgłaszać samemu na szczepionki. Jak się zgłaszamy, jest wyznaczona data i jesteśmy szczepieni. Jak na razie Inki dostał dwóch głów i Inki jeszcze nie odpadł z gry. Aczkolwiek uważajcie, bo już media donoszą, że pojawiły się pierwsze podróbki szczepionek i to właśnie tego obawiał się holenderski Interpol, który już interweniował i wysyłał takie informacje do Polski przede wszystkim, żeby uważali przy zakupie szczepionek, bo może trafić się partia fałszywych szczepionek. Oni informowali, a jak się okazało, już w którymś państwie pojawiły się pierwsze podróbki. Na szczęście one zostały wykryte i usunięte. Prawdopodobnie też jest opcja, że tych szczepionek zabraknie. Dlatego, że firma produkująca szczepionki powiedziała, że może być deficyt, że mogą mieć problem z wyprodukowaniem kolejnych masowych, wielkich ilości. Więc jak to tak naprawdę będzie, pożyjemy, zobaczymy, a już jutro usłyszymy ministra Rutte przede wszystkim, który nam powie, czy zamykamy kompletnie ten kraj, czy utrzymujemy nadal zamknięte sklepy, czy część sklepów otwieramy, czy otwieramy resztę sklepów i zostawiamy restrykcje, te, które były sprzed zamknięcia sklepów. To wszystko oczywiście jutro. A dla tych z kolei, którzy są głodni wiedzy na temat Uber Eats i podatków, informuję, że już na dniach pojawi się szczegółowy materiał o tym, ile i jak wygląda opodatkowanie Ubera. I będzie cała ta sekwencja jak gdyby wytłumaczona. A więc, moi mini, wypatrujcie kolejnego odcinka i pamiętajcie, już jutro, już 12 pokaże się odcinek specjalny, czyli jak wyglądają testy na koronę tu w Holandii. Dzięki serdeczne, do usłyszenia.